Dobra, może jednak padnie. Może jednak padnie po prostu. No. Dobra. Skoro to się nie chce palić, to ja to sprzedaję wszystko. To mi się przyda jeszcze. Ale to sprzedaję. Dobra, narka. Jakoś sobie poradzisz, nie? Powodzenia. Powodzenia. Jak ta moja banda nierobów? O, widzę, że macie dobre humory nawet. Weź tu, namaluj coś dla mnie. Sprzedaj. 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 Muzyczka gra, nikomu to nie przeszkadza. Podoba mi się to. Dobra, maluj się. Maluj, nie maruj. Zjadłaś? Jak zjesz, to maluj. Fajnie, wszyscy się dobrze bawią, bo muzyka gra, widzicie? Oni są zadowoleni. Bardzo im się podoba. Tylko niech się hajs zacznie zgadzać. Wow! Chyba jednak się zaczął zgadzać troszeczkę hajsik. Ty, ziomek, możesz to sprzedać, jak już skończyłeś? A, jeszcze nie. Dobra. Jeszcze nie skończył. Okej. Okay. Spogo! Fuu! Plaga, wynieś jej jedzenie, nie będzie jeść i umrze. No, niech se zje to, co ma. Zresztą już chyba nic nie ma, tak w zasadzie. No, to jest zepsute, to jest zepsute. Ja zginie. Co się dzieje? Co za muzyka? Też muzyka była dziwna. Andrzej jest aktywnym simem, no co mi to obchodzi? To mnie nie obchodzi w ogóle, mnie to nie interesuje. Czemu ona jeszcze żyje? Czaty, doradźcie mi coś. Jak jest łatwo podpalić sima? Myślałem, że ten piec, krzesła i dywany wystarczą. A tu nic się nie dzieje. Można rozpalić ognisko w domu. Nie da się. Szkoda. Bardzo szkoda. Bardzo mi to nie odpowiada. Zamuruj ją. Ona jest zamurowana, także luz. Ona nie może wyjść. No. Ja bym chciał, żeby ona się podpaliła, nie? Ale ona się nie chce podpalić. A jedzenia już nie ma. Czy chyba skończyło? Tu jest jakieś coś. Co to jest? To jest jedzenie. Sprzątnij. Mam śmietnik. To jest jedyne jedzenie, jakie ona ma. Dobra. Dobra. To niech sobie jeszcze chwilę pośpi. Później zabierze jej jedzenie i wszyscy będą zadowoleni. Na pewno. Na pewno. Każdej zamkniętej gotować. No nie da się tak, bo to nie jest mój sim, to jest sąsiadka jakaś. Znowu padła. Dobrze. Zabierze jej to jedzenie. W sumie to... Weź kawałek, schowaj do wyposażenia. Weź... O, schowamy do wyposażenia, to będzie lepsze. A, ona już zaczęła sprzątać. Dobra, nieważne. Dobra. No i rzuć to gdziekolwiek. To już nie nadaje jej tak do zjedzenia, więc luzik. Dobra, zostaw jej to. Idź sobie ugotuj. Gotuj. A jajecznica, proszę bardzo. Go! Załatwione. Ona już nie ma żarcia. Wszystko zostało zutylizowane. Ale śmiecie dalej tam leżą, więc będzie miała przynajmniej co pomachać. Może umrze z głodu wreszcie. A później spłonie. Chociaż tyle by się tu stało ciekawego, nie? Bo już zaczynałem się nudzić. Nikt nie umiera. O co chodzi? Co ona robi? Ona gotuje? A, zamiast gotować, to zjadła kanapkę. Co za człowiek. Po prostu szok. A, i tego nie zjadła do końca. Ja pierdziel. Gdzie ona lezie z tym? Tu jest kosz na śmieci. Czemu ona z niego nie korzysta? Czemu ona zaniosła jej tutaj? Co? Nie kumam tej laski. Ona jest jakaś dziwna. A co to się dzieje? W pobliżu jest ktoś smutny. Cecha zła. A, ona się cieszy, bo ktoś w pobliżu jest smutny. Ha! To mi się podoba! Postaw na kominek kwiaty. Kwiaty? Dobra. Próbujemy z kwiatami. Może poszukajcie w internecie jakieś szybkie sposoby na zabicie sima, czy coś. Powiecie.
Na razie nam średnio to wychodzi. Kwiatki. Czemu nie mogę tego kupić? Dobra. Tutaj obok też postawimy. Tu postawimy i tu postawimy. Git! Czy coś się wreszcie podpali? Czy nie? Huu! Dobra. Wracamy do życia. Bąbelki. Się cieszy, że są bąbelki. Dobra, zobaczymy, jak tam na dole sobie radzą. Czemu wy nie malujecie? Co się dzieje takiego złego? Energia. No to idź spać, ziom. Po prostu idź spać. Śpi. Rząd nie może spać, bo muzyka gra. Może jednak tu trzeba przegrodzić ścianą to wszystko. Coś się dzieje. Co za muzyka? Jakaś była dziwna muzyka, jakby się coś miało wydarzyć. Myślałem, że tutaj się podpali, ale nie. Ona po prostu poszła spać. Dobra, co jest z wami? Ty możesz już malować bez problemu. Go. Ty? Energia. Do w kimę. Śpi. Pozmywaj. O nie. Pęcherz zabawa. Maluj. Ten. Energia. Tu też spać. Czemu nie śpisz w takim razie? Pęcherz. No to siku. O, zepsuło się. Spróbuj naprawić, może umrzesz. Kto wie. Dlatego nie mogli się załatwić, bo kibel wywaliło. Zatkali kibel. Mister Matrix, ja nie chcę pieniądze z cheatów. To jest kłopota przecież. Co to by była za zabawa, jakbym z cheatów sobie pieniądze wziął? No co ty jesteś? Niepoważny czy jaki? Ziom! Ona już się wyspała. Fajnie, no ktoś to musi naprawić. Dobra, niech będzie, że zamienię, bo już nie naprawią tego nigdy. Bez kitu. Tu jest pęcherz, skorzystaj. Coś tam malują, nie? Nie jest źle. Czy ty możesz już to sprzedać wszystko? Te... Oni jakieś koniki malują? Co w ogóle jest? Dobra, chcę zarobić hajs. Przyjdź tu i zrób hajs. Porządny. Ja nie przeszkadza im to, że muzyka gra. To nie wygląda, żeby im to przeszkadzało. Jak tam sobie radzisz? Czy ona jej coś niesie? Porozmawiaj z Simką w imieniu Danuta. No to porozmawiaj pewnie, że tak. Możesz ją wyzywać, jak masz ochotę. Dokuczaj figlarnie. To nie zdaje. Jeszcze przyszła z piciem tutaj, a ona tu nie ma jedzenia i wody. Niczego tu nie ma. Więc w sumie dobra opcja. Skrzycz. Możemy zrobić bitwę tutaj? Rzuć szalone spojrzenie. Ja chcę z nią walczyć. Więcej opcji. Bij się. Są jakieś opcje bicia się? Walcz. O, to lubimy. Zamorduj ją. Może tak być? O, jaki. To jest dobrze, jest dobrze. Nieprzyjemna rozmowa. Lej ją. Jeszcze raz. Uznaj za wroga. Świetnie. Obraź. Bardzo ładnie. Podłe. Kpij z niej. To mi się podoba. Czy ona zasnęła? Ojej, no poważnie. Głupia czy jaka? Dlaczego tak ciężko ją zabić? Możesz już umrzeć. Ona jest, wszystko ma na czerwono, przecież już powinna zginąć. Ajajaj, a ta poszła sobie podansować. Ja ją lubię. Naprawdę jest super, ona jest taka jest zadowolona. Szok. Super życie. Dzięki za suba. Jaki sub się pojawił. No właśnie próbowaliśmy gotować i zostawić jedzenie, ale jak się zostawia jedzenie, to oni to ściągają z gazu. Nie wiem dlaczego. Czemu ty tańczysz? Mamy się zajmować pożytecznymi rzeczami. Go! Maluj. Weź zrób taki popierdzielony, wypasiony obraz, co? Dobra. Ty. Też możesz się zająć czymś konkretniejszym niż rozmawianie z ludźmi. Weź zrób wypasiony obraz też. Ta pompki robi.
O nie. Idź malować. Musimy zarabiać hajs. Trzeba zarobić pieniądze, trzeba zrobić willę konkretną tutaj. Chodź, sprzedaj. No taki niezły hajs zarabiamy już z tych obrazów. Podoba mi się. Prawda mi się podoba. Kup dywan i na nim świeczki. No nie wiem, czy to tak działa, wiecie? Pies cały czas się pali. Może tu się już kończy jakby, nie? Mi się wydaje. Zmniej tego ognia. Wygaś, ogrzej się. No nie ma takiej opcji. Dorzuć do pieca. Albo są inne piece po prostu. Ten jest jakiś mniejszy, tańszy. Tamten jest wypasiony. Ona sobie tańczy po prostu. Całe życie imprezuje. Jest dobrze. Dobra. Pipa. Tutaj zarabiająca. Jak wam idzie? Oni chyba już mają super umiejętności, co? Gdzie są umiejętności? Malowanie. Drugi poziom. Drugi. Pierwszy. Trzeci. Drugi. Nie no, to idzie im naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle, powiedziałbym. Weź idź spać, co? Po prostu śpi, jak ci się chce spać. Po co robić takie problemy? Zostaw mikrofalę włączoną. O! To jest jakiś pomysł. Może się uda to zrealizować. Nie wiem, jak to zrobić niby, ale... Ale zobaczymy, może się uda. Dobra, potrzebujemy do kuchni pójść. Blacik, ten. Pyk. Dobra, niech będzie, że tak. Potrzebujemy mikrofalę. Pyk. I teraz jak to zrobić, żeby ją włączyć, żeby ona została włączona? Na zawsze. Chodź, włączysz to jakoś? Zjedz coś na szybko. Kolacja z mikrofali. Dobra. Ajajajaj. O! Jedzenie, które włoży do piekarnika. Też jest pomysł. Które włoży do piekarnika i wtedy zostawić. Poproszę trzy. Pozdrawiam. Zrobimy to tak. Trójeczka dla ciebie, proszę bardzo. No i wcale nie zostawiła tego. Ona to i tak zrobiła. Jak ja mam to zrobić, że ona to zostawiła? Bo ona tego nie zostawia, ona podchodzi do tego i stoi przy tym. Alo, rusz się. No, ona jest strasznie nieusłuchana. Już to zostaw. Odłóż to gdzieś. Odłóż! O nie. No, okropna baba po prostu. Garniarz, że masz tu przyjść i to zrobić? A ja faceta klikałem. O nie. O nie! To nie ten sim! Dobra. Teraz to zostawiasz i idziesz tutaj. Elo, Plagus to mój pierwszy dom na te. No nie da się tak zrobić. Elo, dzięki kapiszonek. Widzicie? O! To zostało w środku, okej. Okay. A i teraz tamta to zeżre. Oooo! Psują mi plany! Bez sensu. Zabierz to, póki ona jeszcze śpi. Nie ty! Dlaczego mi się wstukuje cały czas ten sim? Sprzątnij to! Szybko! Zapieraj. Bardzo ładnie. Dobra. Nie wiem, czemu mi się sim zmienia. Czemu się tak robi? Nie wiem, ale możesz iść spać już. Kurde. Sprawność fizyczna, no to nieźle. Dobra, jak tam simy sobie radzą, moje kochane? Czy ty się czujesz dobrze? Świetnie. Sprzedaj. 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 Za te chcę dobry hajs dostać. Daj, pokaż ile pieniędzy. 69. Okej, 74, 116. A te duże? 157, 117. Tak słabo zarabiamy na tych dużych, bym powiedział. Bardzo słabo. Lepiej te małe robić. Chyba, póki co. Dobra, bierz się za robotę. Ty już zjadłaś, świetnie. Ta-ra-ta. 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 Ty nie możesz. Zabawa i pęcherz. To idź się odlej, co? A później tańcz. Świetnie. Super zabawa będzie. Nienawidzę tych simów.
Nie no, ta jest okropna przecież, ona nigdy nie zginie. No? Do piekarnika coś wsadź. Nie kombinuj, tylko zrób pusty pokój. Też mi się tak wydaje, że ona prędzej czy później zginie przecież, nie? Musi zginąć. No kurde, ile można czekać? Ona już powinna być dawno martwa, przecież tyle dni już nie je. No dalej tam stoi. Myślę, że łatwiej po prostu swojego sima zabić niż czyjegoś sima. O. Bardzo to jest trudne. Chciałbym szybko kogoś tutaj zabić, a się nie da. No chyba nic z tego nie będzie i już. Bardzo nieswoja. Zopręchać już. Pyk. I załatwione. Wszystko jest okej. Okay. Nie zagram w Gmod, gram w Simsy teraz. Próbuję jakoś zamordować. Zagrasz w Gmod. Ale nic z tego nie wychodzi. Nie wiem dlaczego. Myślę, że tu trzeba zrobić drugą komnatę śmierci po prostu. To jest taki bardzo wkurzający. Ty możesz iść. Chodź. Podejdź tu. Zrobimy drugą komnatę śmierci. Szybko. Nie rozmawiaj z nim, nie mamy na to czasu. Dobrze. Pyk. W sumie nie musi tu być niczego, nie? Ale może być. Ale nie musi być. Niech to będzie piecyk. Może się podpali. Jak się podpali, to się podpali. Jak nie, to trudno. Dobrze. Okej. Wygląda w porządku. Rozpal. No i miłego umierania. Kto wie, może zginie. Tu. Można zrobić basen w piwnicy? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to może być trudne jednak. Zrobienie basenu w piwnicy. Basen. Okej. Okej. Pływaj w basenie. Ale masz basen, ja pierdzielę. Ma wodę i ogień. Na pewno będzie w porządku. Powodzenia. A to jest facet. Myślałem, że to laska. A, to jest ten facet. No dobra. Lodówka się zepsuła. Ktoś może zginąć naprawiając ją. Szkoda. Mur. Nie wiem, jaki to numerek, a dzięki za donate'a. Myślę, że czat może wybrać jakiś numerek. Podajemy numerki, a nie nazwy. No. Długo potrwa, żeby on tutaj ten zginął? Mam nadzieję, że nie. Możesz to posprzedawać, jak chcesz. Ziom. Nie ma problemu. Się nudzisz? To sprzedawaj. 14, proszę bardzo. To niezłe mur się udało. Czemu te są do wyrzucenia? O co chodzi? No chyba nie wyszły. Chyba nie wyszły te obrazy, bo nikt nie może tego skończyć. Dobra, może jednak nie wyrzucę. Może ktoś to domaluje. Co ty robisz, ją? Weź się za robotę. A później obraz. Spoko. Strasznie dużo pieniędzy mi poszło na ten basen. Zdobywa umiejętność gotowania. To nieźle. Ten się topi aktualnie. A raczej nie będzie zdolny malować. Wydaje.
Jest taka muzyka się czasami odpala, jakby ktoś miał zginąć, a wcale nikt nie ginie. To jest dziwne. Podoba mi się to. Ta tutaj sobie świetnie radzi. Ajajajajajajaj. Niedobrze. Czemu ona śpi? Ona jest głodna. Weź sobie ugotuj coś. A, bo to jest takie. Dla siebie, zjedz coś. Jogurcik. Trzeci poziom malowania. Zaraz hajs się zacznie zgadzać. Niebawem. Tak myślę, mam nadzieję. Że się uda. Czemu niewolnikom zbudowałem basę na jenie? Bo oni mają w nim zginąć, a ona niekoniecznie. Za tym nie stać nas na drugi prawdziwy basen. Czemu ona jeszcze żyje? Ona jest nieśmiertelna po prostu. Czy tu nie ma takiej opcji, że jest wyłączone umieranie czy coś? Co się dzieje? Czemu on ma tyle energii niby? On pływa cały czas w basenie, już powinien być zmęczony. On ma full energii prawie. Co jest grane? Nie rozumiem. No. Nie kumam. On może wyjść z tego basenu nadal? Co wy gadacie? Poważnie? To nie damy mu wyjść. Powodzenia. Powodzenia, ziom. Teraz nie ma jak wyjść. Tam jest ciemno. Ciemno i w wodzie. To nieźle. Tu widzę, że impreza się rozkręca. Fajnie. Tylko oni to szybko robią. Już są mega, mega dobrzy w tym. Chyba. Czemu nie można tych obrazów sprzedać? No nie da się ich skończyć. O co z nimi chodzi? Czy one są zepsute? Czy co jest? No. Nie bardzo kumam, co tutaj się dzieje. On jest na zielono. On jest bardzo zadowolony z tego, że pływa cały czas. Zabawny obraz. A proszę bardzo. Czemu ich nie mogę sprzedać? Kontynuuj. Aha, czyli to są czyjeś obrazy jednak. Dobra. Dobra. Dajemy radę. Nie ma lipy. O, umywalka się zepsuła. Czwarty poziom? Git. Git, git. No nie. Mamy dwóch simów przeznaczonych do śmierci. I nie umierają. Tyle ma cały czas energii, mega. O. Na. Jeśli chcesz zrobić pożar, to klikaj, wygaś i odpal, wygaś i odpal. Naprawdę? Pozostaw kwiaty obok kominka. Są kwiaty obok kominka. No. Zobaczymy, czy to odpalanie i wygaszanie pomoże. To nie brzmi dobrze. Wygaś, wygaś, a później odpal, odpal. Gdzie chodzić w to mi z powrotem odpalać i gasić. Rozpal. Rozpal. Wygaś. Nie wiem, czy to się uda. Wygaś. To rozpal. Rozpal. Wygaś. Wygaś. No weź już spłoń, no. To chyba nie działa, wiecie? No. Nie działa, czaciki. Po prostu nie działa. Umieranie w opcjach gry. Nie wiem, czy jest coś takiego jak umieranie w opcjach gry. Płatki zbożowe i lulu. No nie chcą umierać, no. Ten ziomek, jak tam sobie radzi? O, już jest coraz lepiej. W sumie już cały dzień pływa, więc w końcu umrze.
Na pewno. Ty ziom, weź to napraw. Napraw. Jesteś zdolny na pewno. Janusz Kloc. Znowu jest jakaś muzyka. Dziwna.